Siemanko moi drodzy z podłogi, tak jeszcze nie nagrywaliśmy. Mamy dzisiaj trzeci, ostatni box, jaki tutaj do nas dotarł. W zasadzie no to dwie palety były, a to jest trzeci box, ale nie szkodzi. Otwieramy moi drodzy, otwieramy boksika elektroniki pełnego, mam nadzieję elektroniki. Boże, co nas tu zostało na samej górze w ogóle, zobaczcie. iPhone 15 Pro Max, case silikonowy. Nówka. Zarąbiście, mamy pierwszy nowy produkt. 15 Pro Max Clear Case. Jak to wygląda? Pewnie będzie używany. Ja pierdzielę. Nówka sztuka, słuchajcie, no. Elegancko. Boż, zawitał nam na samym początku już telefon z firmy TCL. Generalnie lubię tą firmę, ale mam z tej firmy telewizor. Jest genialna. Słuchajcie, telefon ma folię. Wow, ale ładny. Faktycznie tak jest bardzo ładny. Tak się świeci. I ma taką matowe szkło. Matową folię, no szkło. Spali się? Musi, oczywiście. TCL, super jest. Śmiga. Dobra, czyli mamy po słuchawkach lepszą passę, widzę, od początku. No. Kurde, jest taka bardzo drobna elektronika. Lubię te rzeczy. Ja bardzo. Też lubię. Lubię, ale nie lubię sprawdzać słuchawek. A tu ich trochę jest. Dobra. DDR4 King's Fury. Proszę bardzo, elegancko. Intel XMP Certified, czyli to są takie fajne ramy. Niepoświetlane, szkoda, bo bym już sobie je kupił. Wow, jakieś przejściówki kabli. Nowe Panasoniki, zobacz. Nówki, wow. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Zobaczcie. W cholerę kabla RJ45 z jakimiś tam jeszcze zapnikami. Radio, budzik, Boże, coś co... W ogóle wiesz co jest najlepsze? Są tak podstawowe rzeczy, a my się tak z tego cieszymy, dlatego że wszyscy się kiedyś przychodzą. Jakieś nowe radio budziki? No nie ma. No i w końcu są, możemy powiedzieć, że jest ekstra. Zobacz, koszulki na dokumenty, dzisiaj się prawie że pokończyły, mamy. O Jezu, kategoria C. Chociaż jeszcze użyteczne, więc nie taka C. Tak szybko się musimy zdradzić, nie możemy. To musi jeszcze poczekać na swoją kolej. Dobra. Radio Gladin. Popatrzcie, Philips. Philips do pilota chciałem powiedzieć. Pilot do Philipsa. Rocket Cone Aimo. Taka omysz. Myślę, że będzie spoko. Coś tam wypadło. Może nie? Jakieś szkło. Play. Patrz. Nintendo Switch. Takie... Jak to się karbonowe? Tak, to jest karbonowe i wypadła chyba gumka taka jedna, wiesz, z tego. Będzie poszukać, no, zaraz zobaczymy. Będzie trzeba pamiętać, że... Patrz, tu jeszcze jest folia na to wszystko i case taki na całość. Ja pitole, jaki to jest konkret sztos. No oczywiście, kurde, Mugen musiał wyjąć i... 6,5 hours later. Słuchawki Sennheiser, były wpakowane jakieś chrupki. Co jest dalej? Zobacz! Jaki piękny dżebielek, zobacz. Go 3. Dobra, no sprawdzimy, super. Czy działa. Jest za tani, żeby nie działał, nie? Znaczy, no tak, no w sumie dobrze powiedziałem, patrz. No jednak nie. Rozładowany jest, jednak, bardzo mocno w to wierzę. Jednak jest networking. Wygląda na totalnie nowy, więc jakby mam nadzieję, że będzie działał. Nie mogę sobie znaleźć w tej podłodze miejsca, naprawdę, patrz. MX ATV do Switcha. O, giereczka. Ale będę grał. Zobacz, Strong TV 4K, no świetna sprawa, jak ktoś nie ma smart telewizora, no to robi smart. Zobacz. A co to? Kalendarz! 366 Tage was zu lachen. Ale fajnie. Po niemiecku, ale na rok nie nasz, znaczy na nasz, ale już się kończy. Wyświetlacz do iPhone'a XS Max albo 11 Pro Max. Zajebiście, to jest też to, jest cały, jest dobrze. Co my tu mamy? I słuchaj, to jest tyle drobnych rzeczy, że masakra. Zobacz, telefony. Jeżeli my to potem spakujemy. iPhone Wireless CarPlay Adapter. Zobacz, możesz CarPlaya zrobić z tego, z ekranu w aucie. Świetna sprawa, naprawdę. Teraz jest na kopie, zobacz. Ładowarka GAN 65W. Ładujesz i laptopa, i telefon. Super, to jest coś pięknego. Co to jest? Nie wiem. Ja obstawiam, że jest jakiś bardzo ekskluzywny produkt. Bardzo ekskluzywny. Jakim by na przykład spinki do papierów. Czekaj. Stay in touch. Akcesorie. Nie mam pojęcia, do czego to jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy, ale jest. 13 silikon case. Pięknie. Radio, zobacz. Słuchaweczki. Ciekawe jakie. Widać, że jakieś bardzo premium będą. Wręcz idealne. Panasonic. Za całe 50 zł. Także jest bardzo dobrze. Co tu jeszcze jest? Co mamy jeszcze, Ileszko? Patrz. Zestaw dopada. Naprawy czy do czego? Do wymiany guzików. Też sprawa. Bardzo dużo worków jest, nie? No, bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Zobacz, tu się dzieje w ogóle. Widzę coś fajnego. Słuchawki JBL. Tu jest jakiś kalkulator. Jaki fajny. Casio, malutki FX82 Solar. Mały kalkulator, ale działający. To zobacz. AirPods. Wziąłem sobie nóż. Wiesz co? Nie wiadomo gdzie jest. Tu jest, mam. Sprawdźmy, czy one działają. Masz, nie masz telefonu? Nie. Mamy AirPodsy trzeciej generacji. Nówki. Totalnie nowe AirPodsy. No zobacz. Znaczy inaczej. AirPodsy niekoniecznie, to jest nowy case. Otworzy się? Coś tam się zaświeciło. Będą się. Będą zniżenie. Będą. Moim zdaniem są nowe AirPodsy, kompletnie. Mamy AirPodsy, dzisiaj patrzyłem 799 w Xcomie, więc myślę, że 600 zł można za nie dać. Kamerka Tenda, świetna sprawa. Co mamy jeszcze? Proszę. 12 Pro Max, taki z tym. Do twojego. To nie jest 12, to jest 13. Tak? Tak. 12, znaczy do Jabra. 12 Jabra. iPhone, iPad, kabel. Kejsik, o. W ogóle rozerwany kejsik, ciekawa rzecz. Patrz. O, bardzo ładny. Do mojego telefonu. Tak? Tak? Super jest. O, ale iPhone'owski jest. Średnio, zobacz, ramka 2 dni znowu. Mhm. Jakiś hub USB-C. W ogóle tego nawet nie otwieram, bo potem się wszystko zgubi i będzie problem. Jezu, ale ile w ogóle szarych tych. No i opaków, masakrę. Nokia. O, 110. Nokia. Jakieś cienkie. Jest Series. Fajne słuchawki, ale takie, powiedziałbym, al dente tutaj jest wszystko, bo nie ma nawet nauszników, no. Co za luje po prostu. No co za luje, to teraz jest the best. Taki sam raz dla Polski. Zobaczcie jaka wtyczka. Piękna, piękna wtyczka. No muszę go teraz spakować, bo oczywiście wypadł. I wiecie, jest taka zasada w handlu generalnie, bardzo niepisana, ale oczywista, że im tańszy przedmiot, tym bardziej problemowy. Czy to jest w pakowaniu, czy w wystawianiu, czy w wysyłaniu. Tak to przeważnie wygląda. Zobacz. Redmi Buds 4 Active. W ogóle mam tu jakieś dziwne spostrzeżenia, ale to się potem podzielimy na ten temat. USB Wireless Adapter 2. Gigaset. Telefon. Uni. Card Reader. AirPodsy. Jakiś case. I tu jest tyle rzeczy. Masakra, patrz. iPhone 15 Pro. Jakaś folia. To jest bardzo ciekawe. Ciekawy schemat, nie? Jakiś kalkulator Texas. Że takie knopelki ma na sobie. Jakieś słuchawki kolejne. Kolejne słuchawki. To. I to. I to. I jestem znowu zestresowany, bo mamy fajny produkt, którego się boję otwierać. Co tu jeszcze jest? Telefon stacjonarny, dobra. Myślałem, że jakiś bardziej fajny produkt. Super Strange Phone Holder. Na kierunku do roweru, super sprawa. Glasy z coś tam i... W ogóle patrz na to. Wypadnięte coś. Tutaj to jest wypadnięte. Dobra. Gru programu. Ten box generalnie kosztował, słuchajcie, około 6000, nie, 6? 5800? 5600? Kurde, napiszę wam, bo nie pamiętam konkretnie, ale słuchajcie, moi drodzy, przed tym jak wam pokażę ten topowy produkt, który tutaj być powinien, to zostawcie łapkę, subika i dzwonek i pamiętajcie o stronie proprice.pl z kodem proprice 10% zniżki, a dodatkowo, jeżeli chcecie kupić paletę boksów bądź paletę boksów też możecie. Jeżeli chcecie kupić paletę zwrotów bądź boksy ze zwrotami, podajcie na kaufnet.pl, tam znajdziecie całutką ofertę i możecie sobie wybierać do woli. A druga sprawa jest taka, że jak nie wiecie od czego zacząć i nie wiecie kompletnie z czym to się je, to Mugenstore.pl, tam dowiecie się wszystkiego, a potem skontaktujcie się ze mną. Moi drodzy, iPhone 11. Te pudełka kocham. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zawsze w tych pudełkach przychodzą odnowione telefony. Pytanie, czy będzie tak w tym przypadku. Już widzę, że telefon jest używany. Jest używany, ale to nic nie znaczy, że nie mógł być odnowiony, bo oczywiście odnowiony mógł być. Najważniejsze, że jest cały, słuchajcie. Na razie jest cały. Wygląda ekran cały i tył jest cały. Zobaczmy, czy się włącza. Czy jest jabłko? Jest jabłko, dobra, jest jabłko, słuchajcie. Jest to iPhone 11, zwykła, najzwyklejsza wersja. Na pewno jest używany, bo widzę, że jest zabrudzony. Chyba że jest odnowiony w 100% razem z baterią, ale obudowa została i nikt go nie doczyścił. W to oczywiście wątpię. I mamy teraz trzy opcje. Albo będzie konto, albo będzie jakaś rzecz nie działała. Na razie jest zresetowany z konta, raczej być nie powinno. Albo po prostu ktoś go faktycznie odnowił, słuchajcie, i ten telefon jest odnowiony, ale nie jest wyczyszczony, czyli ktoś po prostu zrobił bubla, że tak powiem, ale to nam nie przeszkadza, my sobie go doczyścimy. Słuchajcie, działa, no 11, no to już wiadomo, nie jest jakiś tam świetny, super telefon, który się będzie sprzedawał od strzała, a on będzie kosztował około 1000 zł. A ile ma pamięci? 64 giga. Tyle było na specyfikacji, ale ile ma faktycznie, to nie wiem, trzeba było zobaczyć. No. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego! Mieliśmy dużo produktów Apple'a w tych wszystkich tutaj paletach i boksach, więc jestem zadowolony. No i widzimy się w kolejnym openingu, także obserwujcie kanał, bo będzie ciekawie. Siemanko, hej!